Siema, witam serdecznie. Tak jak obiecałem, w tym odcinku kupimy nową furę. I powiem wam, kupimy furę tak, zrobimy furę do wyścigów i to mocną furę. Coś z tego rzędu i chyba tak. Nissan GT-R Premium za 83 tysiące. Tak zrobimy. I to będzie nasz wyścigowiec. Natomiast tego przerobimy na driftowca, a tego sprzedamy, żeby tego móc wyścigowca ulepszyć. Dobra. Tuning sterowności. A więc tak. Przednich oponach. Tak. Driftów z hamowaniem. To bardziej na prowadzenie będzie. Dobra. No i okej. Nie. Dobra. Tunik stylu modyfikacja osiągów. I tutaj musimy troszeczkę popchać. Filtr powietrza mamy coś? Mamy. Słabo, ale filtr powietrza to mamy za mały poziom do tego wózka, ale najwyższa prędkość, moc silnika 500, no musimy z nim zrobić coś fabryczne, to nie, to też słabo, moc silnika 530, układ, o, ach, brak wystarczających środków, no właśnie, dlatego mówię, że zrobimy w ten deseń. Tego niestety sprzedamy. Dostaniemy za niego 61. Bo nie potrzebowaliśmy takiego. Dwóch Nissanów. Modyfikacja, dobra, fabryczne. Tu idzie już w grube. Zobacz. 18 tysięcy. Ale zobacz tą moc, układ do ładowania, turbo sprzężarka Elite Tune TC3. O oh, fuck. Ha. Prędkość 325, moc silnika. Prędkość mi się nie zwiększa. No dobra. To jest wariactwo, co teraz zrobiłem. Elektryka. Prędkość plus 2. No to też. I jaką moc? 829. Zapłon. Plus 1 prędkość. Musimy zwiększać tą prędkość, bo mamy prędkość za słabą. Plus 2. Ciekawe, do 1000 tych nie dobijemy. O. O, 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 o. Blok silnika, zobaczcie, no tu mam poziom za niski, bo mam poziom 30 dopiero, ale moc silnika leci już do 894. Ja pierniczę. Właśnie 5 nie możemy. Ale mamy już prędkość prawie 350. Tu nie zrobimy. Nie osiągniemy 1000 koni chyba. Układ wydechowy. Plus 23. Plus 15. System nitro. Wraz z upływem czasu. Albo. Dobra, zawieszenie. To co nic nie daje. No bo to też
może to pełnimy. Dobra. Opony by musiały być przyczepne. Amulet ręcznie nieużywany, stabilizatory to później. Sylwetka, tunik zawieszenia, musimy go trochę obniżyć. Przód, postaw kół, będzie szeroki. Tak. O, tak zrobimy. Dobra. Aha. Zderzaki, ale takie nie mało ciekawe są, wam powiem. Mi się ten standardowy bardziej podoba. Weźmiemy jeszcze maskę. No, maska musi być z karbonu, tylko teraz jaka? GT, Sembo, GT, Overtakes. Dobra. Szyba będzie ciemna. Usterek nie możemy, nakładki na progi. Tu też jest. O. Zrobimy Radian. O, ten zderzak. Ło. Nie. Tak. System audio. Karbonu. To czekaj, wiesz jak to zrobimy? Zrobimy te. Zrobimy te. Niech przejdzie całe. Nie mam na razie. Dobra. Tak, tego zrobimy. Z
też nie możemy za bardzo ingerować. Ale możemy jeszcze w opony. Pan Kuki. Opony rozciągnięte. Weźmy to. I inne felgi jakieś weźmy. Czekaj. Kolor wykończenia, zmiana rozmiaru. Czekajcie. Czy to mi pójdzie? Ten też jest rozładowany. Dobra, czekajcie chwilkę, no niestety małe faux pas. I teraz gdzie jest nasz do ładowania kabelek? Oto jest pytanie za 100 punktów. Ja pierdzielu. Momencik, moi drodzy. Musimy na chwilę zrobić pauzę. Jestem. Nie wiem, czy on mi wytrzymie, bo nie wiem, czy to ładuje. Zmiana rozmiaru, nie idzie zmienić rozmiaru. Jedziemy. Czekajcie chwilę. To mi się nie podobają za bardzo. Ja lubię takie puste. Tu nie ma takich pustych jakichś. No to zostawmy je no. Tylko kolor. Tak. Bele. Co jest? Zmiana felgi. Dobra, niech jest tak, jak jest. Ale tu musimy oponę wybrać inną jeszcze, bo musimy wybrać Speed Hunters, tak. No dobra, przejedźmy się tym potworem. Co nam tutaj się udało stworzyć? Modyfikacja, lakier i winyle. Wybierz lakier i winyle. O, taki mamy. Ładny. Ubierzmy go.
Outlaws. Dobra, jest. Malowanie standard i sprawdźmy, jak on się spisze. Weźmiemy sobie jeden wyścig, przejedziemy. Przypominam, prawie 1000 koni. 950 koni. 360 prawie prędkość maksymalna. Więc moc, moc i jeszcze raz moc. Dobra, wow, nieźle. Dobra, co my tu mamy? Tunerzy to wiedzą, wysoki sprint. A spróbujmy, kurna. Na wysokim poziomie trudności. W końcu mamy mocny wózek. Wózek, chyba nie wózek. Zobaczmy. Tak, jesteśmy przy tym. Ale musimy. Rura, tunerzy to wiedzą, weź udział w zawodach z Amy. Czyli tuning. Dobra. Robi swoje, nie? Ładu, ponieważ to jest też tak ustawienie pośrednie trochę zrobiłem. Ale zobaczcie, co ja sprawię. Ale nie chciałem wyprzedzić. Literem to nie ma nic szans. 1000 koni, moi drodzy. Robi swoje. To jest poziom wysoki, przypominam. Nie widać ich. A, kurde, zapomniałem, jak się boostuje w tej grze. Ale nie ma ich. Opony mam za bardzo przyczepne. Za dużą przyczepność mają. I idzie zdriftować. Ale było. Emi za mną. Ale nie dogoni mnie. To nie było to za udany wyścig. Jeszcze jeden weźmiemy. No, to jednak za bardzo przyczepne opony mamy. Ale jak na poziom wysoki, to poszło gładko. Dobra. Czekaj, tu mamy drift. Driftów nie będziemy robić. Ale może jak coś z fabularki, nie? Weźmy sobie coś z fabularki. Na przykład tutaj niski. Ale to znowu góry, to serpentyny są. Musimy coś tutaj wziąć. Bunker. A to jest znowu spotkanko. Gówno tu jest. W tej chwili z fabularek. Mamy bunkierkę. No, spróbujmy, to też to jest niski poziom, to spokojnie, bez driftu to zrobimy. Zajmij miejsce w pierwszej tuczy z lobby. A, to jest drift chyba. To nie, to nie zrobimy tutaj na pewno. Mm-hmm.
To jest auto. Wchodzimy. To ja nagrywam, zamknij. Teraz sensorek już chodził. Nie idzie mi ten odcinek w ogóle. Nie, to nie ma szans, bo z auta do driftu daj się spokój. Będę w pierwszej trójce. Koniec. Pozycja piąta. O lol. Chyba nie dałem rady tego zrobić. No trudno. Nie, to miało iść tak. To jest auto wyścigowe. Nie, to nie tym autem. Dobra, moi drodzy, tak się prezentuje Nissan GT-R. Myślę, że zajebista fura wyścigowa. I nią będziemy pokonywać wyścigi. A do driftu przysporzymy sobie tą Hondę NSX. Także do następnego. Hej.